Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Zostaliśmy powołani, zostaliśmy wezwani przez Jezusa. Ale z tym powołaniem i wezwaniem jest związane również obdarowanie. Święty Paweł w tym fragmencie, który usłyszeliśmy z listu do Efezjan, mówi: każdemu zaś z nas została dana łaska, każdemu z nas bez wyjątku. Bo z powołaniem jest związana łaska. Jaka? Ta najważniejsza, i o tej najważniejszej mówi Ewangelia, powołanie Mateusza. Mateusz siedział w komorze celnej, zamknięty, zniewolony, przyklejony do swoich pieniędzy. Chrystus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał go, zobaczył jego serce, zobaczył go w jego tej egzystencjalnej sytuacji, ale jeszcze bardziej zobaczył jego serce i zaprosił go, żeby poszedł za nim. Łaska, która jest związana z powołaniem, to łaska wyzwolenia, wyrwania z niewoli, wyrwania z niewoli grzechu. Ale to nie tylko wyrwanie z niewoli grzechu, dlatego że dalszy fragment tej Ewangelii mówi o tym, że Jezus zasiadł za stołem w domu Mateusza. A za stołem siada się z przyjaciółmi, z tymi, z którymi się chce być blisko, z tymi, którymi chce się być w jakiejś więzi, w jakiejś komunii. I ta najważniejsza łaska, która jest związana z powołaniem, to łaska wyzwolenia z grzechu i komunii, jedności z Bogiem. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. A to jest miara miłości. To jest miara bez miary. Bóg daje zawsze to, co najlepsze i daje w całej obfitości. Ale oprócz tej fundamentalnej, najważniejszej łaski, Chrystus daje jeszcze inne dary. Święty Paweł pisze, że On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami. Ale można by wymieniać dalej. Bóg daje też dary każdemu z nas różnego rodzaju.
Po co? Dla przysposobienia świętych do budowania ciała Chrystusowego. Moi drodzy, przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w ciało Chrystusa, w Kościół. I w tym Kościele każdy z nas jest obdarowany, jest powołany do jakiejś służby, do jakiegoś uczestnictwa, do jakiegoś zaangażowania. Niestety wielu ludzi traktuje Kościół jako punkt usługowy. Chcą tylko coś brać, czerpać. A tymczasem Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wspólnie, razem budują mocą Ducha Świętego to ciało, jakim jest mistyczne ciało Chrystusa. Komunia, uczestnictwo i misja to są słowa, które Ojciec Święty Franciszek związał z synodem, który zaproponował całemu Kościołowi, żeby właśnie przypomnieć to, że każdy z nas jest powołany do komunii, do jedności z Chrystusem, a ta komunia ma budować jedność między nami. Mamy iść wspólną drogą. Ale ta wspólna droga domaga się od nas uczestnictwa, domaga się zaangażowania, domaga się odkrycia, jakimi charyzmatami, jakimi darami zostałem obdarowany. I ważne, żeby tych charyzmatów i darów nie marnować, żeby nimi służyć po to, żeby budować tę wspólnotę, jaką jest Kościół. Jesteśmy wszyscy powołani. Wszyscy jesteśmy obdarowani łaską miłosierdzia, przebaczenia i komunii z Jezusem. Ale też jesteśmy obdarowani innymi darami, które mamy odkryć i którymi mamy służyć w Kościele. Prośmy o to światło Ducha Świętego dla nas. Prośmy o to światło dla mężczyzn, którzy uczestniczą w tych dniach w konferencjach, warsztatach przygotowujących do męskiego oblężenia Jasnej Góry, abyśmy wszyscy wypełnili w taki doskonały sposób powołanie, którym obdarowuje nas Chrystus. Amen.